zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Każdy pozbawiony wolności Katyna, nie na podstawie wyroku podróży sądowego, ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. Tam jakieś programy, ja pojedę popatrzeć. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę skazaną przez pozbawionego wolności. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeśli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Odpowiedzialności karnej podlega tylko kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. Każdy, przeciwko mu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Każdego uważa się za niewinnego, wyznania. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, nie ciekawe, może czy to zapis się na no, gdzie siedzi czy to. Zgodnie z dlaczego ona tak powiesz, międzynarodowymi. Na zapisy można też to wszystko usunąć. Artykuł 57. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń no i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Artykuł 58. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Zakazane są zrzeszenia, których cele lub działalność są sprzeczne z konstytucją lub ustawą. Jakie zrzeszenie? O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia. Dobra, nie przeszkadzaj mnie. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami. Artykuł 59. Zapewnia się. I ponieważ nie ma z nami posła wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, szukam zastępstwa. Mam nadzieję, że wśród Państwa znajdę kogoś, kto zgodzi się przeczytać brakujący fragment konstytucji. Mam ze sobą konstytucję, którą przekażę tej osobie, która też będzie podziękowaniem za wsparcie. Czy mam tutaj taką osobę? Okazuje się, tam można było nabrać. Zapraszam. Różnych. Nie, no ja już nie chcę. To popatrz, co tu jest, później pójdziesz, weźmiesz coś od ciebie, co cię zainteresuje, tylko nie to, co ja wziąłem. Dziękuję bardzo. Jak pana przedstawić? Trzeba schować. Proszę, pan Jan Wieczorek. Uschowuj siebie. No, konstytucję, w której jest zaznaczony brakujący fragment. I zapraszam do czytania. Zapewnia cię wolność komunikowania się. Dlaczego? No, chcę zestawić. Może nastąpić jedynie w przypadku określonym w ustawie. Uzewnętrzanie indywidualne lub z innymi, publiczne lub prywatne, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.
wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu, w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawa osób do korzystania z pomocy religijnej, gdzie się znajdują. Rodzice mają prawo do zapewniania dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoim przekonaniem. Przepis artykułu 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Religia Kościoła nie mówię, ja piszę filmy, nie wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszana wolność sumienia i religii innych osób. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw osób innych. I wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej na uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Artykuł 71. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Artykuł 72. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko zobowiązane, pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Ustalania praw dziecka organów władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Ustawa określa kompetencje i sposób powołania Rzecznika Praw Dziecka. Artykuł 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłoszenia ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z kultury. Artykuł 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz czytanie konstytucji, a o pół do ósmej koncert Mazowsza. Władze publiczne prowadzą a się powinien pokaz kolorowy, podświetlę. W szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Kiedy ty mnie wysłała, ja wysiadłem tam na mostu. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi niewłaściwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa.
идем за мной. Когда-то я ходил лет... Не знаю. Вы с собой ходили? Нет, я еще сам тут не раз бывал-то. То это было, выглядело прилично, а сейчас уже такое запущено, эти фигуры. А это тут... здесь на лошадях ехали, да? Да, да, на лошадях. Где-то их украинцев зацимали. Мы зараз повторим тот самый маршрут. Вот тут. Идем до пчел. Ты разгнёмся. То не... Слухай, я уже боюсь там есть, то не пчелы? Может и пчелы. Валим из тон. Нет. Ну я боюсь. Ты иди быстро и все. Пчелы. Пасека. Едукаційна. Зобович, а кедись були ось такі пасіки. Добре, валімо з тонбо. Мовіть, що вони не заатакують, ні? Фу.